Siemaneczko, cześć czołem, tutaj Pimento, witajcie na moim kanale, w tym odcinku Kęglarz, test broni. Nowa broń wybuchowa? To wybuchowy pomysł. Jest to broń ze sklepu eventowego za 1680 zł, w tym ostatnim oto tygodniu naszego chore do bicia, także został wam tydzień na jej zakup, do następnego czwartku, do drugiej w nocy. Także jeśli wam na niej zależy, tyle macie czasu. A teraz przejdźmy do jej statystyk. Tak więc, po lewej jest kęglarz, a po prawej bazuka. Bazowy damage kęglarza to 331, bazuki 450. Trochę niski, ciekawe. Kryt szansa i kryt damage 10,50%, tutaj nie ma żadnych odskoczni. Szybkostrzelność 0,75. Okej, akceptowalne. Pojemność magazynka 1, tutaj nie ma zbyt wiele. Oraz dystans skuteczności 768. Jest to trochę więcej niż zwykła bazuka, która ma 512. Także fajnie, fajnie. Wystarczy nam na 15 strzałów, nieulepszony pod wytrzymałość. Tutaj standardzik. Czas przeładowania 3,4. Bazuka ma 1,8. Jest to niewiele jak na... Jest to niestety bardzo wolny czas przeładowania, więc chyba kompensacja będzie konieczna. Uderzenie 2207, zwykła bazuka ma 3000. Także tutaj również słabiej. No więc co po tych statystykach widzimy? Że jest to broń ogólnie słabsza pod względem dwóch bazowych statystyk, a w sumie nawet trzech. Czyli damage'u, uderzenia i czasu przeładowania. Natomiast ma większy dystans skuteczności i ma specyficzny typ strzału, ale to już w teście praktycznym zobaczycie. No dobra, to zobaczmy na ile jest dobra w praktyce. Jedziemy! Okej, to na samym początku pokażę wam jej typ strzału. Ta kula, jak widzicie, opada trochę, odbija się i na końcu wybucha. Przy każdym odbiciu zadaje obrażenia przeciwnikom, odrzuca ich, by na koniec wybuchnąć i zadać im maksymalny damage. Ten, który ma podstawowa broń, ten przy uderzeniu jest pewną jego częścią. A teraz sprawdźmy, jak to działa w praktyce. W ogóle ten pomysł z odbijaniem się mega zabawny, podoba mi się strasznie. Mam tu całkiem niezłą koncepcję. Może mi się... O właśnie. No, przeskoczyło małe moby. Tu mamy jeden minus. A, już za drugim razem wyszło. Trzeba też trochę inaczej nią strzelać, plus to, że ten ostateczny wybuch, bądź choćby te małe wybuchy są rozwleczone w czasie. No popatrzcie na przykład teraz. Przerwałem mobowi dopiero kiedy kula do niego doleciała, czyli nie w momencie strzału, nie parę milisekund po wystrzeleniu, tylko musiałem jednak zaczekać, co jest dla mnie minusem. Plus kula przeskakuje też te moby, jak widzieliście. Więc kolejny minus. I też trzeba się nauczyć z tego strzelać, bo ma ona swój opad, więc na dalszy dystans... Nie wiem, jakbym mógł wam to pokazać. No powiedzmy, strzelę sobie tak. I to by było odpowiednie, gdybym trafił. A natomiast jak strzelę po prostu celując danego moba, to będę trochę pod nim jednak. Choć to niby będzie ten moment pierwszego odbicia, ale tutaj też zależy od wymierzonego dystansu. Padłem, ale to nieistotne. Widzieliście sam test, o to co mi chodziło. Także naprawdę mega fajna wyrzutnia do tuneli, gdyż po prostu puśćcie tą kulę, ona będzie odbijać, odrzucać moby i je zabijać po drodze. Także do tuneli ideolo. Natomiast do takiej walki w zwarciu... Jakieś muchy? Ciekawe. Do takiej walki w zwarciu nie do końca, gdyż tutaj sprawdziłyby się lepiej zwykłe wyrzutnie odrzucające i zabijające wrogów w punkcie strzału. Natomiast ta ma swoje wady, tak jak na przykład przeskakiwanie tych mobów, o której mówiłem, czas, jaki trzeba czekać, zanim cokolwiek się nią stanie. No i konieczność nauki tego typu strzału, ale to w sumie przyjemność. Też z drugiej strony, coś nowego w forcie, łapka w górę. Ja polecam, kupcie ją, na pewno warto. Natomiast, czy będziecie jej używać na co dzień w zwykłych misjach? Wątpię. Może w obronkach, może w trudniejszych misjach, zdecydowanie do tuneli. Natomiast tak, po prostu by strzelać do mobów na mapie, to ja raczej bym tego nie robił.
A teraz przejdę do momentu, w którym omówię jej perki. Zapraszam. To na pierwszym i drugim najlepiej wstawić obrażenia, by wycisnąć z niej jak najwięcej. Na trzecim żywioł to już jak wolicie. Ja bym robił ją w uniwersalne chyba, czyli energia bądź fizyczne, ale to zależy już od was. Na czwartym zdecydowanie szybkość przeładowania, by skompensować jej braki. No, jeśli już zależy wam na oszczędności, to też trwałość ujdzie. Na piątym perk, który wspomaga szósty, czyli spętanie, czyli obrażenia przeciwko celom spętanym. Zdecydowanie polecam. Jakiej postaci do niej używać? No, nie ma jakiegoś super typu pod bronie wybuchowe, natomiast trochę wzmacnia je 8-bitowe demo, więc jak wam na tym zależy, by mieć coś konkretnie pod takie bronie, to 8-bitowe jak najbardziej. Surowiec? To tu nie ma wyboru, więc obsydian zdecydowanie. Więc one to tyle. Jeśli chcecie parę kręglarzy, to zapraszam was na live'a o 17. Rozdamy sobie parę tych broniek, także wpadajcie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Z mojej strony jeszcze raz to tyle i do zobaczenia. Cześć, cześć!